Cześć, to 20 dzień wyprawy. Zrobiłem 11 tysięcy kilometrów. Jestem brudny, spocony i zmęczony, ale bardzo szczęśliwy. Przywiozłem głowę pełną wspomnień różnych chwil, ciężkich, w których trzeba było powalczyć, ale również pięknych chwil i pięknych ludzi, których poznałem po drodze. Trzeba zacząć od motocyklistów. Byłem zaproszony do Belgradu na zlot u motocyklistów BMW Belgrad. Powiedziałem im o akcji MHD. Byli bardzo zaskoczeni i kazali naprawdę uściskać wszystkich. Trzymają kciuki, serdecznie pozdrawiają i przede wszystkim trzymają kciuki za dzieci. Życzą wiele wytrwałości dla dzieci i wszystkiego dobrego. Później spotkałem w Skopie, w Macedonii, również fajnych motocyklistów. Paweł z Wielkopolski ze swoją rodziną z Bieszczad. Bardzo sympatyczni ludzie, też włączyli się do akcji MHD. Mamy ich zdjęcia, trzymają kciuki, życzą wszystkiego dobrego. I wiele, wiele innych jeszcze osób na mojej drodze, które stanęły, bardzo fajnych i sympatycznych. Ale jeszcze trzeba wspomnieć o w Iranie, w Isfahanie, o pilocie wojskowym, o Alim i jego żonie i córce, o całej rodzinie. Wiedzą o akcji, serdecznie pozdrawiają, trzymają kciuki za dzieci i życzą wszystkiego, wszystkiego dobrego. Także moi drodzy, pamiętajcie, jeżeli chcecie pomóc, strona www.mhd.org. Dzięki, pozdrawiam.